Halo, halo, witam z tej strony Ceronix. Zaczynamy przygodę z Gotikiem 2, Noc Kruka. To już pewnie wiecie po tytule. Od dawna myślałem właśnie pograć w tą grę, odświeżyć tą grę, bo grałem w nią chyba z 10 lat temu. Znalazłem teraz różne ustawienia do tej gry, różne mody, gdzie mogłem właśnie ustawić sobie taką rozdzielczość pod mój ekran. Myślałem, że nie znajdę do Gotika 2, ale się udało. No i zaczynamy. Pewnie większość z was się orientuje już, o co chodzi w tej grze, pewnie graliście. I zaczynamy od dwójki, akurat od jedynki nie zaczynamy. Zaczniemy sobie od dwójki. Tu będzie takie małe wprowadzenie, to jest właśnie z dwójki. Pokonaliśmy jeden takiego bossa człowiek śniącego. Odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. O nas, mowa o nas. Tak, filmiki będą w takim okienku, bo jednak filmiki nie są pod tą rozdzielczość, ale cała gra będzie już pod na całym ekranie. Tak, to był właśnie ten śniący, którego pokonaliśmy. Wracają wspomnienia, jak się grało w Gothica. To tak dawno, już na takim komputerze, że to naprawdę. Pokonał śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. 30 dni to później. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. To 30 dni i wiele zapomniał. Leżeliśmy pod kamieniami w gruzie. Żyje. Jak ten cygan. Powrócił. Jesteśmy i my. Powróciliśmy. O właśnie, Noc Kruka. Ogółem podstawa to jest Gothic 2, a Noc Kruka to jest taki dodatek, można powiedzieć. Aha, jesteś już. Ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Jestem. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod sterem. Właśnie mówiłem o tym wcześniej. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Tu będziemy wszystkie dialogi słuchać, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, tak? Jeśli ktoś nie zna Gothica, to pozna, tak? Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Teraz patrzę na podgląd i nie wiem, czy te filmy widać. Że do tego świata przyzwany zostanie potężny. Jeśli nie będzie ich widać, to coś wymyślimy, ale może są. Wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów. Na pewno głos z filmów słychać. Wstrząśnie ziemią. Jakie kamienne golemy. Starożytni. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Magowie wody właśnie są w Nocy Kruka. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy.
Swym ostatnim krzykiem rozpaczy, no, śniący przywołał potężną armię zła. Tu potrzebny będzie artefakt pewien. Dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. Przybywajcie. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? No, ta, będziemy się lać ze smokami nawet na końcu. Te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Nieźle, co? Zostało niewiele czasu. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Nie dopuścimy. Jeśli będą jakieś dialogi między właśnie dwoma postaciami, to nie będę nic mówić, żeby wszystko było dobrze słychać na filmie. Czym dokładnie jest Oko Inosa? Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Jak się dostać do miasta, potrzebuję broni, wyruszę w drogę najszybciej, jak się tylko da. Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże. Z pewnością je zauważysz. Dobra, drzwiami prosto. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami. A ty nie jesteś tak silny, jak kiedyś. No, potrzebuję broni, przydałaby się. Broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. O, panie, to ja wszystko będę brał. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. Spoko. W żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia, mam nie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Dobrze. Rozdział pierwszy. Zagrożenie. No to jedziemy. O kurde, jak się dziwnie porusza. Jak ja dawno w to nie grałem. Tu regał na książki. Pamiętam, że jak się je czytało, to się dostawało 25 expa. O jest, doświadczenie plus 25. To pochodzimy i poczytamy wszystkie te księgi. Tu coś leży. Stara kamienna tablica. Poczytamy, bo zawsze 25 expa do przodu. Dobra, pozbieramy wszystko, co można. Stół alchemiczny nie chcemy na razie. Tu też nie chcemy. Ale się dziwnie chodzi, jo. Myszkę sobie przyspieszę chyba aż. O kurde, teraz... O, no może będzie tak. Dobra, co my tu mamy? O, laga, już mamy broń. Pod tabem się uruchamia tutaj inwentory. Dobra, łóżko. Łóżko ogólnie nam służy tak do spania. Możemy sobie kimnąć się w nim. Wybrać sobie porę, o której się budzimy. No i wtedy, kiedy się budzimy, mamy zregenerowane HP i manę. Także spoko opcja.
klucz. Może będzie potrzebny kiedyś klucz stąd. Regał na książki. No to czytamy wszystkie szybciutko. Doświadczenie 25. Następny. Ciach. W sumie można by było stać, gdyby to była taka opcja, koło tego regału z książkami, wszystkie przeczytać. To by człowiek to chyba maksymalny level bił. Choć nie wiem, chyba nie ma maksymalnego levela w Gothiku. Może naprawdę nie pamiętam w ogóle tej kufer. Może tego kufra był ten klucz. Tak, złotko 5, światło, 2 wytrychy i sztylet. Sztylet jest słabszy od lagi chyba. Tak, laga ma 10, sztylet ma 5 ataku, także jest słabszy, ale droższy jest za to. 5 złota kosztuje, a laga tylko 1. Oho, dobra, spacją wyjmujemy broń, no tak. Ogółem w grach to się spacją skacze, tak? A tutaj się wyjmuje broń akurat. Skacze się chyba altem się skakało. To chyba za nisko jest, żeby skoczyć. Także skoczymy sobie dopiero jak wyjdziemy z wieży. Dobra, to było pięterko, tutaj już przeszukaliśmy wszystko, z Xardasem pogadaliśmy. Schodzimy na dół. Tych pochodni nie można wyjąć. Wszystko by ukradł, wszystko by wziął. A naprawdę w Gothiku opłaca się zbierać wszystko, co się da. Naprawdę, bo wszystko się może przydać i wszystko można w sumie sprzedać. Pochodnia. Trochę jest ciemno. Odpalimy sobie taką jedną pochodnię. Pochodnie nie są drogie, a się przyda, żeby niczego nie przeoczyć. O właśnie, tu jest następna pochodnia. O, następna. Dobrze, woda. Troszkę takie, kurde, muszę się wczuć w te chodzenie, bo... W bok? O, widzicie, takie kroczki robi. Malutkie. Dobra, następny kufer. Otwórzmy go. Zobaczmy, co tam mamy. Pochodnia, 10 złotka, leczenie lekkich ran oraz kula ognia. Także spoko. W ogóle postanowiłem nagrywać Gothika. Ogółem gameplayem chyba tak będę nagrywał, że bez kamerki, wiecie? Znaczy, na nagrywanie Gothika to szczerze mówiąc padłem pół godziny temu, jak przeszukiwałem regał z... no tam z książkami, z grami. No i wziąłem w łapy Gothika i mówię, ja pierdziele, abym pograł. A jeszcze teraz wszyscy na streamach czy nie streamach grają w Alexa, który jest tego samego producenta Piranha Bytes, jakoś tak, nie chcę przekręcić nazwy. Piranha, no jakoś tak to szło. Ten sam producent właśnie wydał Alexa. Jest to taki Gothic, tylko że jest tam już duża technologia, tak? Mamy jakieś tam bronie laserowe, jakieś wyrzutnie, o, jakieś jetpacki w ogóle. No, także poglądałem streamów trochę. No i zajawkę człowiek złapał. Bo naprawdę Alex podobny jest do Gothika. Czuć ten klimat Gothika właśnie. No i aż się człowiekowi zachciał zagrać, także. Także jest tych Gothic. Dobrze, coś chciałem tutaj zrobić. Zebraliśmy smoczy korzeń. On daje jeden do siły, także zjedzmy sobie go. Pas siły, plus 5 do siły, załóżmy. Czas trwania, punkt... nie, to nam daje HP. No, jeszcze zręczność, o, plus 1 do zręczności. I już chyba wszystko, co nam daje jakieś tutaj plusy. Dobra, no to zaczynamy. Tak, pochodnia nie jest traktowana jako broń. Także będziemy wszystko widzieć, co leży po drodze. O, ciemny grzyb. Jeśli byśmy mieli broń, to on by się nie podświetlił i byśmy mogli po prostu go ominąć. Dżin, sztylet, owca. Dobra, do owcy to już trzeba podejść z lagą i jej dupnąć. Jep. Dobra, owca porobiona. Chowamy broń, podchodzimy do owcy, bierzemy mięcho. O, a no tak, tu gobliny są. Ty wyjmij tą broń, wyjmij broń. Jak nas goblin na początku porobi, to nie będzie ciekawie. Dobra, goblin porobiony. Bierzemy od niego lagę. Niczego. I co on z tam? Nic nie ma, skubaniec. Tu pamiętam, to już dla kurde graczy, którzy już parę razy grali w Gothika. Normalnie by się poszło tam prosto, tak? Może nawet by się tu nie schodziło. A tu macie taką małą niespodziankę. Patrzcie, co się chowa za drzewami. Tego w ogóle nie widać, to już trzeba naprawdę. Strzały, łuk, jakieś zwoje, mikstury. Także jeśli ktoś będzie grał w Gothika, albo już grał kiedyś,
ale o tym nie wiedział, to już wie. To już można zajrzeć. O, widzicie zwoje, miksturki. Wszystko? Wszystko chyba. Dobra, załóżmy sobie łuk od razu. Łuk mamy pod dwójką. I tu jest jeszcze taka jaskinia, w której znajdują się gobliny i chyba jeszcze polna bestia młoda. Już nie pamiętam dokładnie. Dobra, tutaj chodzę tak trochę ostrożnie, bo nie pamiętam, ile ich tu siedzi. Dobra, jest goblin. I lecimy go, jep. O kurde, jaki szybciutki. Dobra, ciachnął nas. Widzimy, ile HP nam zabrał. Jednym hitem 1/3 HP. Także trzeba uważać, bo jeśli nas dwa zaatakują, to może być ciężko. Dobrze, zagrajmy, zjedzmy sobie mięsko. Gin nam niepotrzebny. No, wypijmy wodę. I tak, zapiszmy grę, bo tu jak się padnie, to od nowa lecim. To lepiej zapisywać. Szkoda, że nie ma skrótu klawiszowego. Tutaj mam jeden zapis. O matko, aż mi się zmieniło. A nie... YouTube'owa giera. Mamy YouTube'ową gierę. Lecimy. W lewo, w prawo. Zaraz. Ciemny grzyb. Podnosimy wszystko. Naprawdę, trzeba pilnować tego, żeby wszystko podnosić. Wiadomo, nic się nie stanie, jak na nie podniesiemy paru rzeczy, ale to nam pomoże. O kurde. Tam jakaś ekipa jest gruba. Może z łuku ich wyjaśnimy. Oni już tańczą, oni już coś chcą ode mnie. Aha, bo to jeszcze trafić by się przydało. Czemu to nie trafia? O kurde, lecą cygany! Ja pierdziele, uciekaj! Jakie dziady! Zostaw mnie, dziadu! Zostaw mnie, nie porobimy ich tylu chyba. O, coś tam pierdzi, zatrzymały się chyba. Biegną, walimy ich, kurde, walimy, jep. Tak gości przyjmować? Ja pierdziele, porobią nas gobliny. Jakie gobliny koksy, patrzcie jak nas porobiły. Pałami po łbie, porobiły chłopa. Bezi na glebie. No to wczytujemy. Widzicie jak dobrze żeśmy zapisali? Gdybyśmy nie zapisali, to ja pierniczę. Od Xardasa, od tej wieży byśmy jeszcze musieli gadać nawet z nim. Także trzeba zapisywać. Kurde, myślałem, że tu prościej będzie się grało w Wiedźminy trójki, nie trójki. Gdzie grafika była lepsza, kurde, niż za oknem. Odpaliło się Gotika. I kurde, ciężko. Dobra. Jeszcze raz z tego łuku spróbujemy. No ciulnij go! Czemu to nie trafia? Ej, halo, policja. O! Weszło. No, jeszcze ten. O kurde, nie ma strzał chyba, bo mi się automatycznie łuk schował. Tu nie go schowałem. Dobra, leżą. I zbieramy wszystko, co mają. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Teksty, kurde, się pamięta. Dobra, to wszystkie były trzy. Nic tu nie ma, tu nie znajdę. Skrzynia. Kufer. Co my tu mamy? Sztylet. Esencja many oraz jabłuszko. Bierzemy. Tu jest taka podpowiedź. Na przykład mamy złoto. O, akurat. Mamy złoto, to możemy po prostu zbierać lewym, tak jak wszystkie itemy. Ale jeśli chcemy wszystko przetegodzić do siebie, wziąć, przejąć, podnieść, to altem. Akurat pod lewym kciukiem mamy. To jest wygodniejsze, no i szybsze o dużo, jeśli mamy czegoś dużo wziąć, dużą ilość. Dobra, chyba wszystko. Dobiegniemy tutaj. O, tutaj dobiegniemy. Staniemy sobie i zapiszemy grę. Bo widzieliście, kurde, jak to można łatwo paść. Nawet od goblinów. Tu jeszcze pamiętam, jak się z łukiem chodziło, to... Czemu nie... Aha, strzału nie mam. Nie mogę wyjąć. Ogólnie jak się na przykład po lesie chodzi gęstym i nie widać, co jest przed nami, to lepiej łuk wyciągnąć i jest podpisany. Na przykład coś tam stoi, tak? Oż kurno, jo to dupca. To ta polna bestia. Czy pełzacz? Nie, polna bestia chyba. Tam H2 były w ogóle. Jo, nie wiem czy ja... Dobra, zapisaną grę mamy, walimy się, ale z jedną. O, biegnie, dobra. Uż kurde! Cheniek, plecy mamy. Jepią. Ole, HP zżarła. Dobra. Tamta druga nie ma. LOL!
Była nie ma. Halo, policja, tekstury. Zjedliście mi kurde polną bestię. Dobra, uleczmy się. Pierwszy się uleczmy, potem... To za drogie do jedzenia. Pierwszy się uleczmy, potem zapiszmy grę, żebyśmy mieli już full HP. Widzicie, mam niby mana... znaczy mana poty. Heal poty, potiony... O, tutaj. Do leczenia, ale nie używam ich z racji na to, że one dają bardzo dużo i są drogie, więc... Wolę na początku coś takiego zjadać, a tamto zostawić na później, na przykład w jakiejś sytuacji, gdzie potrzebujemy szybkiego wyleczenia, to sobie ciachniemy takie coś, zamiast się trudzić, tak? Albo sprzedamy po prostu za grube hajsy. O kurde, to już mnie widzi. Wyjmuj. No to dawaj. Chociaż to jest też młoda. Dobra, jest młoda. Bo są młode i takie dorosłe. Te dorosłe to by mnie porobiły. Nie tak ciężko. Niczego tu nie znajdę. O właśnie, nie można. To trzeba mieć jakiegoś tam umiejętność, żeby z polnych bestii coś pozyskać. Tu jakiś szkielet jest kogoś. Kogoś dorwały. Miksturki. Widzicie, zawsze na przykład w takiej jaskini można było olać te polne bestie, pójść dalej, tak? Ale raz, że tracimy doświadczenie, a dwa, że możemy coś znaleźć, co na początku naprawdę się może przydać. Czy nawet taki zwykły potion, czy... Znaczy mikstura, mówmy mikstura może. Się może przydać naprawdę, więc lepiej tam... Dobra, czekajcie, grę zapiszmy. Nie wiem, czy trochę nie za często, ale... Dobra, teraz będziemy bardziej uważać. I rzadziej zapisywać. A, to tu prowadzi! Jo, to dupca, żebym nie pamiętał. Tu mamy las. Wiecie co, pójdźmy sobie normalnie. Wróćmy się na górę. Bo generalnie jak pierwszy raz grałem, drugi raz grałem właśnie w Gothica, to było naprawdę 10 lat temu, jak i nie więcej. To... Zaraz, tędy. To chodziłem górą. O tej jaskini w ogóle nie wiedziałem, o tym łuku tym bardziej. I chodziłem górą po prostu. Tak jak pewnie większość graczy, którzy zaczynali i nie oglądali poradników, bo kiedyś na przykład jakieś YouTuby, to YouTubów nie było, panie. Jak to grałem, nie wiem, tam 2002 rok, 2003. To nie wiem, czy... Nie, YouTube od 2007 YouTube jest? To nawet nie było gdzie zobaczyć jakichś poradników. O, wilk. To się po prostu z książeczką siedziało, tam co się kupiło grę. Mamy zawsze książeczkę dodaną i się czytało tam wszystko. Teraz to internety. Dobra, młody wilk. No i porobiony. On chyba mięsko nam da. Tak, mięsko. Tu coś leży. Ziele lecznicze oraz ziele lecznicze. Przyda się jak najbardziej. Grzyb? Nie. Pniok. O, co się biją, to tłuką się. Jedna bestia mniej. Kawalorn! Nie, jaki nos ma. Nie wiem, czy on nie był w pierwszej części przypadkiem. Jakieś kłopoty? Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Co, gobliny? Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w górniczej dolinie. No i się wydało. Nazywa się Kawalor. No, o, kurde. Mówiłem, że kojarzę typa. A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Ja idę do miasta, idę. Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Psioników? Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Aha, więc w ten sposób. On teraz mnie poinformował o tym przejściu koło wodospadu. I teraz mam iść tam. Oj, do tamtego ty... Ale wymyślili. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni w pierwszym Gothicu były. Bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Szacuneczek, kurde. Co tu robisz? Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci... W ogóle by mnie tu nie było. No pięknie.
Powiedzmy coś więcej o wodnym kręgu. Nowy wpis w dzienniku. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Akurat może idziemy. Pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. No nie wiem, czy to będzie takie proste się dostać. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. No to mu się udało, można powiedzieć. Co porabiają teraz magowie wody? Co porabiają teraz magowie wody? Co oni tam robią? Plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. Mhm. No dobra, czyli że musimy iść do miasta przed... O co chodzi z tymi bandytami właśnie? Z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Łupią, tak łupią. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Ta, ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Czy my mamy mu pomóc? Mogę ci pomóc z bandytami? I oto dupca, tośmy lagę mamy. Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Zapiszemy grę może. Słuchaj, w dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. To może ja to przyjdę, że zostanę paladynem czy kimś. Potrzebuję lepszego sprzętu. Może coś wysępimy. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Nóż na wilki? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Jak Janusz biznesu. No to czekajcie. Co on nam dał? O, miksturki. Jakie to dobry! Nóż na wilki. Obrażenia 30, wymagana siła 10, premia do walki bronią jednoręczną 3. No to kurde, zobaczcie jak to jest... A, lewy myszki. Dobra, zapiszmy grę. Żeby nie było lipy. I wiecie co? Chodźcie, pierwsze wszystko tutaj splądrujemy. Nie. My nie chcemy na razie z tobą gadać. Ty tam poczekaj ładnie, najedz się przed wyprawą. Nie ma czego plądrować. Wysikaj. Nic nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Nie, czy tak to... Polska. Dobra, sztylecik. I to. Czasem to strach otworzyć skrzynię przy kimś. Bo cię w łeb sieknie. Zardzewiały topór. Taki ziomeczek se wisi. Dość długo chyba. I tu jeszcze grzybek leży. Fajnie tej rozdzielczości się gra, bo kiedyś to się grało na monitorku bardzo małym, znaczy małym, no. Tam nie wiem, 20 cali, 19. A teraz na ekranie gram 34 cale. W rozdzielczości dużo większej niż kiedyś. I naprawdę to całkiem spoko wygląda, no. Coś tu znajdziemy? Jakieś czaszki. Niebieski bez. Widzicie, są dwie szkoły gotika. Znaczy dwie szkoły, no, w cudzysłowie. Jedni to biegli do przodu, bili bandytów, biegli do przodu, a ja tu wolę wszystko splądrować, bo naprawdę się opłaci. Dobra, ulol! Goblin się smaży. Słuchajcie, zjemy go. Dobra. Jodym, panie kawal, albo zapiszmy jeszcze. Żeby jeszcze raz tego nie zbierać w razie co. Hej, ty! Chodźmy zabić gnojków. Chodźmy zabić tych gnojków. A dobra. Tylko mnie osłaniaj, jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Pierwsza bitka, kurde, konkrecik. Dawaj, kawalorn. To oni? Doigrałeś się.
Jedziemy! Tylko mnie nie strzel z tym łuk. Jaki koks! Bydlaku, dawaj wszystko, co masz. Lecimy? Dawaj. Co? Ja już zabrałem, panie. Biedaku, nawet złota nie masz. No, biedaku ty. Zaopiekuję się twoją bronią. To, że nie podniosłem broni! Dawaj to! Janusz mi tutaj serce zakuło Janusza. Broń mi wzięli. Kurde, nie wiem, czy ja go będę mógł uderzyć niechcący, jak będę się bił z bandytami. Ja nie chciałbym tego. Nie powinieneś tu przychodzić. Lecimy. Brago! Kurde, brago! Łamago. Tego bliżej. O, dobre. Zasłużyłeś sobie na to, bydlako. Nie! Panie! Sam bym ich porobił. Zostaw mnie! Zostaw! Co tu podnosisz? Trzeba wszystko, kurde, brać, bo pozabiera. To załatwione. Kolejny poziom. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Spoko, mordo. Muszę się dostać do miasta, a później... Wszyscy z magią wody. Tylko jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. List, powiadasz? Miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz no dobra. Mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A takie to tajemne wszystkie. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. 50 sztuk złota. Nauczysz mnie czegoś? Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda? Stłukli chłopa, no stłukli. Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Nie wiem. Broń jednoręczna, łuki, skradanie się. Wiecie co? Na razie się wstrzymamy, bo możliwe, że będzie... Broń jednoręczna spok opcja, ale ja na razie się wstrzymam z racji na to, że możemy znaleźć dobrą broń, na którą będziemy potrzebować więcej siły. Więc chyba lepiej założyć lepszą broń i dać trochę w siłę. O, wiadomość mamy. No, niż po prostu dać sobie w umiejętności, w skilla takiego, nie? Że się lepiej włada. A nie, to jest to, zapieczętowana wiadomość. Nie wiem, który z tych listów? Sztylet. Dobra, przeszukajmy tutaj Hawirkę. Kufer na pewno. Krótki łuk. Nie wiem, czy mamy krótki łuk, czy nie krótki. Złoto i strzały, dobra. Sprawdźmy te łuki. Krótki łuk? Krótki łuk, tak. Patrzcie, siekierka lepsza. Toporek. Premia do walki bronią jednoręczną. No i pytanie za 100 punktów. Aha, jo, 24 siły brakuje. Czekajcie, to 40, a my mamy 16. Jo. Już chciałem zakładać, już Janusz mi się tu obudził. Zakładał wszystko. Dobra, miłodym. Tam jeszcze jeden ziomek leży przed wejściem. A niech tu... Nie, dwóch było, dwóch. Dobra. W ogóle jak też mogliście zauważyć, przede wszystkim osoby, które pierwszy raz Gothica widzą, że nie było na początku wyboru trudności gry, tak? Tam łatwy, normalny, trudny, ultra czy coś. Tylko po prostu. Po prostu Gothic. On go chyba przetrzebił już. Tak, przetrzebił. Zaraz. Jak my chcemy iść? On mi mówił o ziomeczku, który przechodził przez jaskinię. Tak nam mówił, czy nie? Teraz, gdzie to były questy? N? O. Magowie wody. Magowie okoino, zawodny krąg. Nie ma tego. Cholerka, mapy nie mamy. Nie wiem, biec prosto, czy się wrócić przez tę jaskinię i pójść. Cholerka. Tędy bym poszedł, szczerze mówiąc. No dobra, pójdźmy przez tę jaskinię. Po coś w końcu nam mówił. Bo coś mówił chyba, nie? Że koło wodospadu jest jaskinia, powinienem tam pójść i że poszedł tam też jakiś ziomeczek chyba. I że powinienem z nim porozmawiać. Chyba tak to szło. Więc poszukamy tego gościa i może jakoś się dostaniemy tamtędy do miasta. Dobra. A skoczmy. A co? Hoppo. Lol. Myślałem, że biegam po wodzie.
Dobra, zapiszmy grę przed wejściem. O, widać teksturki nam się tutaj wbiły troszkę w czoło, w kamerkę nawet. Dobra, biegniemy sobie tak, tędy. Tu już wszystko wybite, także możemy sobie biec jak u siebie. Okej, okay. No i w lewo. Korzenie jest śmieszne, takie przy suficie wiszą. No dobra. I to jest, kurde, tu. Powiem wam, że kurde, tak się łeba wychyli, to wysoko. No nisko to to nie jest. Roślina lecznicza. Następna takowa. I odym dalej. Tu też coś leży. Roślinka, ziele. Tak na te pniaki patrzę. Bo może być mech jakiś, który daje plus jeden do siły. A pamiętajcie, że siła najważniejsza. O! Słyszę. O, ognisko. Ale wilki słyszałem. O, patrzcie. Wyciągnę łuk. Lester, o Jezus, to też ziomek. O, coś tu. Uż ty w pinechę. No ciulaj go z tego łuku. Jakżem się wystraszył. Ja tam w daleko patrzę, co tam stoi. O, tu bydlok śpierdziel mi tu. Wybieg, no. Zdenerwował człowieka. Ale to coś tam jeszcze było. Lester, ty mnie tu, kurde, osłaniaj. Bo kto mnie osłoni, jak nie ty? Nie wiem, czy on daleko jest, ten wilk? Żeby mi potem pleców nie zrobił. Będę rozmawiał z tym Lesterem. I mi wyskoczy taki. Z łuku? No. No, kurde. Uff. Powiem wam, że jak już tak biegnie i jest blisko i ten strzał wykonuje, to jojebie. Się człowiek modli, żeby trafić. A tam? Następne wilki. A, mamy miecz na wilki, kurde, to trzeba. Miecz, o kurde. Myślę, że więcej damage'a wejdzie. Ale żaby, słyszycie żaby? Dobra. Zaraz. Dobra, nie będziemy tak wtedy plądrować. Idziemy do ogniska. Cieplutko. To łysy łeb. O, ale to weźmiemy, co to było. Co to było, przyznać się. Halo, policja. Było coś tu, nie? O, ognista pokrzywa, widzicie. Z nazwy ciekawo brzmi. Siema, ziomuś. To naprawdę ty? Ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Też z jedynki, gościu. Lester? Skąd się napije się wody. To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Wszystko ziomeczki. Co się stało? Zmierzam do Kornic. Co wiesz o tym mieście? Jak długo się tutaj ukrywasz? Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Co się stało? Powiedz. Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie. Na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Widzicie, to był taki obóz na bagnach. Tam tacy zjarańce siedzieli, bo na stop to siedział przy takiej siszy, fajce wodnej. I oni właśnie, dla nich bogiem był ten śniący. Oni myśleli, że on jest dobry i w ogóle. No i potem się okazało, że ten śniący taki dobry nie jest. I musieliśmy go zwalczyć. Myśmy go No, ładnie mówiąc, zabili. No i wiecie, no, ci wierzyli. Potem się okazało, że dupa. No i nie wiedzieli, co zrobić. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Otóż to. Czyżby? Niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Jaki ciul.
Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Spoko. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. O, widzicie, jeśli ktoś by leciał prosto non-stop, bez żadnego szukania itemków, to by musiał teraz zbierać. A tak to możliwe, że już mamy jakąś roślinkę. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie, może tydzień, ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Mowa o wieży Xardasa, z której wybiegliśmy. O. Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę... Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Już wygadał, no już wygadał. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie obzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Spoko, najpierw mordeczko. Muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. To też mam iść tam? Tam jeszcze jakiś jeden dialog był. Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Za nią leży miasto. Dół? Tylko uważaj na siebie. W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Jest tu sporo goblinów i bandytów. To mnie chłopak napawał, kurde, optymizmem, no. W dół ścieżki. Zapiszmy grę. Dół ścieżki. Tam coś widzę niebieskiego chyba. A to grzyb, dobra. Dobra, w dół ścieżki. Gdzie jest dół ścieżki, powiedz? Tu wszędzie góry widzę. Skąd przyszedł? Ja już się zagubiłem. Ja już zagubiony, hop. Ognista pokrzywa. Coś tu jest. Wilk. Walimy wilka. Na szczęście to są młode wilki, także... O kurde, dwa są. I tam dalej jeszcze coś jest. Krwiopijca tam lata. Nie lubię z krwiopijcami walczyć. Takie niewygodne są trochę. HP nie mam! Jo, tu dupca bi! Krzychu! Jo, miałem zawał. No, nie. Lester, ziomeczku. Trochę się cykam. Dobra. Czemu ta muzyczka się nie wyłącza? Trzeba by coś mnie goniło non stop. Dobra, uleczmy się, bo ja tu wykituję. O, i teraz se można ciachnąć flachę. I mamy full HP, widzicie? Mamy chyba w ogóle 10 punktów do rozdania, tak, punkty nauki, możemy się czegoś nauczyć. Ale to dopiero jak dojdziemy może do miasta. To jakąś siłę, jak jasno tu, patrzcie, pod jednym kątem. Zaraz, gdzie jest dół o, tam może. Beskidu, nie pamiętam skąd przeszliśmy. Także będę się trochę tu obijał po ścianach. Coś mnie tu hałasuje strasznie. To nie mógł być krwiopijca, który lata. Czy to nasz... Może to nasz dźwięk jest? Dobra. Joki, patrzcie. Bruce Lee, karate mistrz. Nie kąsaj nas. Nie kąsaj. Dobra. Tak, to nasz dźwięk jest, lul. Skrzypicy. Dokładnie. Dobra. Tu mamy iść.
Ciemny grzyb. Zaraz. To jest znowu jaskinia. Tam są szczury brzydkie. Jakie wielkie szczury. Widzieliście kiedyś takiego szczura? Jeśli ktoś widział takiego szczura, to pisze w komentarzu, że widział. Napiszcie, ile expa za niego. W realu. Kurde, ja nie wiem, czy one dobre. I jeszcze tam trzeci. Chłopaki, pojedynczo. Żeby kto dwa razy w pierdziel nie dostał. Nie, powiem wam, że chyba najłatwiejszy, jaki mieliśmy do tej pory okazję spotkać. Takie kurde. 2-3 strzały. Skórzany mieszek, wiecie co to znaczy? Nie pamiętam, czy to w dwójce było, zaraz sprawdzimy. Jak się znajdzie na mieszek, to jest wartość 50. I można go sprzedać za 50 albo otworzyć. Mi się wydaje, że będzie właśnie o 50 sztuk złota. Nie wiem, czy można więcej wyciągnąć, czy mniej nawet. Czy jest taki, wiecie, lekki hazard. Czy możecie albo wtopić, albo wyciągnąć coś. Mi się tu nie podoba. Dobra, szczur. To możemy się wbić. O, to są grobowce. Coś tu podejrzana sprawa. Trochę się cykam. Co to jest? O, widzę jakiś sztylet chyba. Czy to miecz? Zardzewiały? Krótki miecz? Patrzcie, lepszy. A nie, tak samo. Tyle samo damage'a. Aj, za mało sił. No to zostańmy przy tym, co mamy. Tu jest lotar 721, 762. Coś mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Nie, to nic tu nie ma prawie. Dobra, wychodzimy. Czyli, że żeśmy źle poszli. Więc musimy iść jeszcze gdzie indziej. Ja wam mówię, ja to wejdę w las, to już po mnie. W las to nie wyjdzie. W las. O. Wlazł. My żeśmy z góry schodzili. Chyba z lewej strony to było. Zaraz, tu GPS odpalę. Jak my żeśmy schodzili? Lester, weź mi powiedz. Ognista pokrzywa. Dobra, biegnijmy tutaj gdzieś. Może gdzieś dobiegniemy. Jeśli będą jakieś potworki, to będzie dobry znak, bo na pewno tam nie byliśmy. Wiecie, no stop się kręcimy koło niego. Chyba, że po prostu trzeba wyjść na górę, że stąd nie ma wyjścia. A to ma sens! Może my po prostu musimy iść na górę i pójść tamtędy teraz. Ścieżką na dół. Tamta ścieżka jest na dół. A, widzicie. Chyba tak, widzicie. Znaczy widzicie. 3 razy, żebym powiedział chyba. Kiedyś w to grałem, to pamiętał od razu, a teraz to już naprawdę tak dawno. Jeszcze z moją pamięcią, to bym pierwszy raz grał naprawdę. Możliwe, że stąd wyjścia nie ma właśnie. Aż normalnie jak już będziemy lepiej, to się przejdziemy tu. Na szybkości. Nie pamiętam, czy się dało jakoś szybciej biegać. Dało się chyba. Shift robimy tak. To też robimy tak. Mi się wydawało, że jakiś sprint był. Ta mikstura była przyspieszenia. Się piło i miało tam na 15 czy 30 sekund takiego speeda, że leciało się do przodu, kurde, jak szczała. Tak się jeszcze zastanawiam nad tymi filmikami, co były na początku. Czy je było widać na pewno? Bo na podglądzie to na lewym monitorku było czarno. Głos był na pewno, tylko nie wiem właśnie co z ilustracjami, tam z filmikiem całym. No bo taki pierwszy, wiecie, pierwsze nagranie, także jeśli są jakieś błędy, jakieś coś, gafy tutaj zaliczam, to sorry. Będę starał się poprawić na przyszłość. No ale jeśli jakieś były, to sorry i. No i zobaczymy, no sam nie wiem jak to wyjdzie. Ale trzeba, kurde, sprawdzać, tak? O, Doc Horins. O, tu. Doc Horins. Tu grzyba widzę. Bierzemy grzyba. Ciemny grzyb. O, wilk. Czy to zwykły wilk, czy to jeszcze jest młody wilk? Szybko to. Miecz. I w pyrę. Młody wilk. Nie. Co młode, to jeszcze możemy bić. Bo z dorosłym wilkiem mielibyśmy problem. Już nie pamiętam, czy to się gdzieś wchodziło, coś tam paczało. Także jeśli ktoś zna jakieś tajemne przejścia, tajemne rzeczy ukryte w Gotiku, które przeoczyłem, to zapraszam serdecznie do komentarzy.
Tu mamy posążek jakiś. Zupa rybna, woda, niebieski bez, jabłuszko. I kogo my tu mamy? Złoto. Posąg Innosa. Co się modlimy? Módl się. No pomylimy się. Co? Pieniądze? Co? Nie, tak to nie będzie. Pamiętajcie, idziecie do kościoła, nie dawajcie na tacy. Kappa. Chcę się pomodlić. Innos, dziękuję za modlitwę. No i ja też dziękuję. Za to co, płacić będziecie? Po co jakiemuś bogowi pieniądze? No po co, no. Właśnie, coś tu mówił o farmie. Czy... U! Krwiopijca. Czy my teraz idziemy na tą farmę? Trzy, ja jebie. Ja już się cykam. Jeszcze nie tak ciężko trafić. Ja pierdzielę, uciekam. Uciekam! Wieśnioki! Wieśnioki! Owce do ataku! Owce! Nie, czy mnie gonią? Boję się sprawdzić. Uf, uf, uf. Dzień dobry. Się scykałem. Ładne słoneczko, o. Trzy tygodnie temu wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się... Jednak coś tam dało te leżenie pod kamieniami. Wyglądasz na wykończonego. Panie. Jakoś śmiesznie mówi. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Podróżuję do miasta. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać. O, chyba zjarany. Możesz kupić od Lobarta? Możesz też zapytać go, czy jak on gada. Dla ciebie jakąś pracę. No dobra. Gdzie znajdę Lobarta właśnie? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. No, no chyba, że tak, jak najbardziej. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. Dobra, to nie muszę mu mówić. O, ty. Patrzcie, poleciał. A to wilk. Przecież tam był krwiopijca. Pomożemy mu? To tak od tej strony, żeby go nie zaatakować przypadkiem, bo... Ujujujujuj, bym kliknął. Dobra, wchodzimy na farmę, kurde. Farma Lotara, tak się nazywał. To chyba on. Dobrze, ale w tym odcinku to jest na tyle. I tak już 52 minuty trwa odcinek. Napiszcie, czy chcecie krótsze, czy dłuższe odcinki, czy takie. Napiszcie wszystko, co tam u was w ogóle w komentarzach. Lajka zostawcie, żeby nie było lipy. No. I w następnym odcinku idziemy na wioskę, troszkę zarobić. Może coś się uda kupić. O kurde, chyba widzę miasto. Tak, tam jest miasto, widać wieżę. Chyba. No i pójdziemy jeszcze do miasta i tam się zacznie przygoda, coś czuję. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. See ya.